Witam was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizonosz poza prawem nawet Rilo, ale dzisiaj mamy Avizonosz poza prawem nawet Rilo w drodze na plac Wilsona. Zaczynamy. Tak, zaczynamy od dobrego oczekiwania, a to aż może jakiś ruch wykonam, ale tutaj dzisiejszy odcinek jest, nie wiem, 2-13 minut i z góry przepraszam za to, że w weekend nie było żadnego filmu poza live'em jednym krótkim, ponieważ chodziło głównie o to, że City Scanner się wysyłało cały dzień, znowu internet mi trochę siadł. No, muszę poczekać, aż się będę mieć już nowy miesiąc. Wtedy będzie szybciej odcinki i może jakiś live nawet sobie. Ale póki co to tak nie działa. Ten odcinek na przykład nagrywam teraz jest 23. Poniedziałek. No i tak, dzisiejsza klasa jest dość prosta. Jak mówiłem, jedziemy w kierunku placu Wilsona, co nie znaczy, że jedziemy konkretnie w kierunku placu Wilsona. Ja jeszcze nie wymyślę sobie nazwy dla tej serii, pod serii, ponieważ klasa jest dość prosta. To jest bardziej klasa turystyczna nawet, Lilo. A Wilsonosz poza prawem. W drodze turystycznej, no nie wiem, jeszcze pomyślę na to, tak. Dzisiaj puściłem wam skromnie Mars Radio, bo nie mam też zbytnie pomysłów. Ale teraz dzisiejsze wycieczki dość prosto jedziemy z... Ja to nazywam spod Twardej. Tego dużego budynku, Twarda 4. Tutaj w ogóle mi się udało ładnie zielone światło zdobyć. Co nie jest takie łatwe tutaj. Także jedziemy spod Twardej do metro Stadion Narodowy. To wiem, zaraz powiedzieć, czy to nie jest w ogóle w kierunku naszego placu Wilsona. Tak, wiem, nie jest to w kierunku najładniejszej stacji metra, ale ja dzisiaj jadę swoją drogą i chcę, żebyśmy przejechali się w kolejnym odcinku bulwarami, a w inny sposób byłoby trochę trudniejszy, a poza tym jeszcze ani razu nie przejeżdżam na tym kanale przez most Świętokrzyski, po pierwsze, po drugie jeszcze ani razu nie byłem na Pradze, żadnego odcinka nie nagrywałem, tylko na białym teraz się zapuściłem, mam to. Wszyscy wiemy, że to nie jest Praga. Także no tak, no cóż. Ja tutaj manewruję, ale wszyscy wiemy, że ja tutaj wygląduję. No i tak, to miejsce. Ja sądzę, że jakiś odcinek stąd już nagrywałem. Ale mogę się mylić, możesz to napisać w komentarzu. Ogólnie teraz jakieś tam szkolenie takie YouTube'owe przyszedłem, żeby więcej do was się odzywać, żebyście więcej mogli wymyślać. Także będę więcej pytać, stawiać. Mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi będą, komentarze, cokolwiek. Żeby była jakaś ta interakcja lepsza. Dobrze, mniejsza z tym. Jakieś coś przede mną jedzie. Co to takie w ogóle wolne? Ty weź w ogóle. No, a widzę, no już dobrze leżyło. W ogóle nie miałem fazy na wyprzedzenie. To odcinek, nie wiem, czy jeszcze nie wymyśliłem nazwę. To jest odcinek, tak wtedy prawie wszystkich wyprzedzałem, aż w końcu miałem przed sobą takiego frajera, którego nie dało się wyprzedzić. Musiałem za nim jechać. To jeszcze w takim miejscu, gdzie mogę wytrzasnąć to spokojnie z 40 km na godzinę. Także. Tu w ogóle gościu mi wjechał po prostu w drogę. Mandat trzeba go zgłosić. Ale już tak pomijając to, no to tak, to właśnie jedziemy sobie tutaj. Ja dzisiaj jedę zwykłym Petrolillo, tak na odmiany. Nie, na zawsze jeżdżę zwykłym, bo na elektrycznych to bym się zamęczył. One tak wolno jeżdżą. Nie, no w ogóle to nie ma sensu. Z tym w ogóle zarobię 20 zł za oddawanie porzuconego Trillo. Mogę jeździć teraz, nagrywać odcinki godzinne. Swojego podobno jakiś Twitter i YouTube coś tam mają teraz powiązane ze sobą, więc może jakieś nawet live z kamerki byłyby. Wtedy nie będziemy mieli żadnych prędkości, ale i tak nie byłoby aż tak źle. Dzisiejsza wycieczka będzie chyba mieć coś około 3 do 4 km z tego co widzę, bo już trochę przyjechaliśmy. I ogólnie nie wiem czemu, jest zbliża się 23, co nie? Czyli to nie jest jakoś też późno. A mi się chce strasznie spać, a jeszcze nie zrobiłem pracy domowej. Czy i tak dzisiaj się nie uda skończyć z całej pracy domowej, będę robić w szkole, ale... Ale nie polecę. Tu ogólnie standardowo, o, akurat dzisiaj nie było aż tak źle. Tu zawsze jakiś samochód wystaje z tego parkingu i trzeba je robić slalomy. No i tak, tutaj mamy dwa rondka pod rząd. Z czego rowerzyści mają o tyle ułatwione, że tutaj są wszędzie te pasy rowerowe, więc nawet jak wjeżdżacie tutaj teraz, tu zobaczcie, co się zaczyna pas rowerowy. Kiedyś tak nie było. Nie wiem, czy nawet 2 lata temu to jeszcze było.
Ale teraz to się robi tutaj przyjemnie w jeździe. No i tak, jakby ktoś nie wiedział, skończyła się już naszą ukochaną ulicę Świętokrzyska. Jedziemy teraz ulicą Tamką, tak, to jest Tamka. No i tutaj, gdyby nie ten frajer tutaj przed nami, to spokojnie można jechać tutaj 40 km na godzinę, jak nie więcej. Także jest, co by proszę nie powiedzieć, jest kiepsko. No i tak, no i jest ten frajer. I ogólnie tylko powiem jeszcze tak na marginesie, jakiś odcinek na pewno się z tego pojawi z elektrycznego, bo tutaj, no pod górkę, tutaj to jest czysta przyjemność podjazd. Bo elektryczne mają tego swojego kopa, jeżeli się znajdzie jakiś działający, że sobie wjeżdżasz po prostu pod górkę i jest naprawdę czadowo. Jeżeli znajdziesz działający, bo to nie jest łatwe. Teraz, na początku jeszcze było, ale teraz to już trochę gorzej. No i przez tego frajera jechaliśmy maksymalnie 25 km. Może trochę więcej, nie wiem, może przeoczyłem, mignęło mi w oczach. I za chwilę dojedziemy tak w ogóle. Ogólnie tutaj jest fajnie, bo jest cały czas ścieżka rowerowa. Tu jest zjazd, jakby ktoś nie wiedział, tam były znaki. I tu sobie możesz zjechać, jak tylko nie chcesz. I tutaj jest cały czas pas rowerowy do końca, więc się ładniej można przejechać i nie wariować na funkcję cię samochodu. Tutaj, jak widzicie, cały czas wyprzedzam, zaraz wyprzedzam do tego frajera. Ogólnie ten frajer to mnie do samego końca tego dzisiejszego odcinka będzie denerwować, bo ja cały czas próbowałem go wyprzedzić, bo to mi się oczywiście udało, ale frajer, miałem z nim problemy, tak? Później się okaże, że to był jeden z was. Nie, to jest niemożliwe. I dojeżdżamy do stacji do stacji Centrum Nauki Kopernika. Dobra, że instytucja prywatna może mieć własną stację metra w Warszawie, a Warszawy to trochę mało z tymi linii metra. Jak na metropolii europejskiej. No i tak, to jest stacja metra, która ma najmniej wejść i wyjść do samej stacji. Są standardowo dwa wejścia ze stacji, no bo tutaj akurat nigdy to nie zmienia, nie podlega ocenie, ale wyjścia już na powierzchnię i są różne. Tutaj na przykład są tylko dwa. Jest jedno tutaj, z boku widzieliśmy poprawę przed chwilą i jedno jest tuż przy bulwarach przy Wiśle. Windy są trzy, z tego co pamiętam, więc tutaj jest windami nieźle, ale jest tylko jedno wejście, takie te ściśle, takie te TM2, które kojarzymy. Mówię tutaj o tych zejściach, co mają te właśnie te daszki, te szklane takie i te niebieskie kolorki. To tylko jedno jest takie tutaj zejście. Tego trochę żałuję, mogłoby być jeszcze jedno by się zmieściło, nawet nie to przy bulwarach. Tam widzimy w prawym boku, przy krawędzi przed tym było, ginęło. No, no cóż. Dobrze, jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie pojechałem prosto, bo tam jest też ścieżka rowerowa. Czego chyba wtedy jeszcze nie przypamiętałem. Jedziemy tędy, ponieważ musimy dojechać do stacji rowerowej. A stacja Veturillo przy stadionie jest po tej stronie ulicy, więc ja już myślę przyszłościowo i no, jedziemy tak, w ten sposób. Tylko sobie głośnie. Tak, ja też słyszę to, co wy słyszycie, naprawdę jest czekowo, No, więc tak, jest świetnie. No i tutaj sobie jedziemy, teraz most Świętokrzyskiego, jakby ktoś nie wiedział. To jest jeden z najmniejszą liczbą przepływowości samochodów, bo ten most nie jest tak ściśle podłączony do centrum Warszawy. Chodzi o to, że tylko jest podłączony przez ulicę Tamkę, a Tamka jest tylko i wyłącznie jeden pas w jedną, drugi pas w drugą, czyli tylko dwa pasy łącznie, czyli naprawdę mała przepustowość do drogi. Drugą ciekawostką to jest ten most pylonowy, czyli wiszący, ten, czyli tu jest nazywany. On jest o tyle ciekawy, że mamy jeden wielki słup, do którego te metalowe pręty, które widzimy teraz po prawej, są wbite w most i one ciągną go w górę. Jest to zmiana na zasadzie równoważni, ponieważ po drugiej stronie tak samo wygląda nasz most i po prostu się to równoważy. Także. No, dobra, bardzo przyciszę głos, bo tutaj już skrzyczono za to, że jest późno, no bo 23 wybiła, a ja gadam cały czas na swój maksymalny regulator. No, sorry, chodzę do szkoły, takie przyzwyczajenie. Ale żeby ktoś nie uległ złudzeniom po stronie Śródmieścia, czyli po Wiśle,
jest, są zwykłe słupy od dołu mostu, więc most nie jest całkowicie wywieszony. Ale to tylko taka dodatkowa dygresja. Po jednej i drugiej stronie są ścieżki dowodowe, tutaj nawet się asfaltowo zaczyna. I ten most jest jeden z nowszych, jeżeli chodzi o wykonanie i przyjemniejszy, ale ogólnie rzadko z niego korzystam, pomijając przejażdżki dowodowe. Chociaż nie, w sumie nawet często z niego korzystam. Ale on nie jest bardzo po drodze wszystkim potrzebnym, dlatego nie ma aż takiego na niego wpływu. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby się zakotkował cały. Tak jak jest na przykład Łazienkowski czy inny. Że tutaj nie ma problemów, jak ktoś się zastanawia, czy są jakieś odwinięte. Polków tutaj nie znajdziecie. No i tak, tutaj oczywiście mamy standardowe irytujące światła. Wiecie, co jest najbardziej irytujące? Że światła owszem są, włączyły się. Nie ma tak bardzo irytujące sklep, gdy przyjeżdżam, wchodząc, żeby nie mówię, sam światła. No i tutaj też stoją te światła. Więc wy tego nie widzicie, ale złą wiadomością jest to, że jemu się wypada najpierw zielone. Czyli on już jechał, już jakiś czas jechał, bo nie skręcali jeszcze samochody i problemy. Tego ty, jak naprawdę wystrzeliłem na 25 km, to nie zdarzy mi się to nie wiązać. Nie będę już tak nim nagrywać późno odcinków, a przynajmniej jeżeli wy pojedziecie, nie będę tak długo się jeszcze robić. No, teraz to już widzimy, jak to jest. To jest przyswojego bardzo ciekawy to jest nowa droga, jak coś się na tutaj budowało, ale tu było bez ciekawe skrzyżowanie, ponieważ jeden wyjazd jest całkowicie nieużyteczny, bo jest tam nawet postawiony. No i był pytany i światło też nie działają. No i dojeżdżamy już blisko do naszej stacji. Odcinek trochę dłużej trwa, dzięki czemu nasza przyczyna szybkości też jest trochę obniżona, ponieważ mieliśmy duże problemy ze stacją z Oturiego. Mianowicie, tu zaraz zobaczycie, tu jest stadion, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, stadion jest przygotowany pod metro 3, metra warszawskiego. O metrze 3 się pojawi oddzielny odcinek, jakoś może w tym tygodniu najbliższym, ale to mniejsza z tym odcinkiem. No i tutaj będzie odjeżdżać na M3. Tu jest dwa tereny metra już przygotowane i ta stacja jest największą stacją metra. Chyba w ogóle, a na pewno M2. No i tutaj dojeżdżamy pod względem technicznym i użytkowym stacji. Dojeżdżamy do stacji. Ja widzę, że nawet aż tak tutaj bardzo nie mam jeszcze tego linii, ale powiem wam, że tutaj miałem problem, ponieważ są wszystkie stajki zajęte, a w moim rowerze nie działa obojma. Jak próbowałem, jak wpisałem ten kod tego zamka, nie chciało się otworzyć i przypiąć i nie było. Więc sobie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli się dołączę, to przygodę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!